Było bardzo dużo pacjentów. Z rana przyjęliśmy ogrom zleceń. I mówię do kolejnego pacjenta, proszę usiąść i podwinąć rękaw, bo muszę pobrać krew. Podwinę rękaw, jak siostrzyczka podwinie spódniczkę. O, niech się siostra nie wstydzi. Zapłacę więcej niż za dyżur i na pewno będzie milej. No co? Kładziesz się tylko z lekarzami kurewko, czy spierdalasz kawkę popijać? To hejt. I napaść na tle seksualnym. Medycznie nie da się tego wytłumaczyć. Po ludzku też nie.